Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przygotujemy dzisiaj propozycję bardzo fajnej sałatki, która idealnie sprawdzi się jako lunch albo kolacja. Jest bardzo sycąca i przepyszna, a wykorzystamy tutaj głównie właśnie kuskus perłowy, no i oczywiście kilka warzyw. Zanim przejdziemy do przepisu, to oczywiście zachęcam do pozostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz, łapeczki w górę i oczywiście komentarzy po obejrzeniu mojego filmu. No to zaczynamy. Potrzebujemy około 10 pieczarek, pół ogórka, jedną gruszkę, kuskus perłowy, tak z pół opakowania około 200 gram, 4 suszone pomidory, 5 łyżek kukurydzy, szczyptę oregano, garstkę pestek z dyni, który będziemy prażyć, no i sól, pieprz do smaku. Zaczniemy od nastawienia wody na kuskus perłowy i będziemy go gotować tak, jak jest na opakowaniu. Gdy kuskus jest ugotowany, odstawiamy go, aby ostygł. Przechodzimy do umycia pieczarek. No i będziemy je kroić, obojętnie jak w takie plasterki. Następnie nastawiamy patelnię. Ja tutaj nie używam tłuszczu, bo nie chcę dodawać takich zbędnych kalorii. No i będę je tak podpiekać na patelni, aż zmiękną. Dodaję oczywiście od razu troszeczkę soli. No i przechodzę do pokrojenia, wcześniej obrania ogórka. Przy okazji obieram jeszcze dokładnie gruszkę, no i wszystko kroję w kostkę. Następnie odsączam kukurydzę. No i wszystko wrzucam do miski. Przechodzę do pokrojenia moich suszonych pomidorów, więc także kroję je tutaj w taką drobniutką kostkę. I dorzucam do miski. Pieczarki mam już chłodne, więc przerzucam je także do miski z warzywami. Na tą samą patelnię, na której podsmażałam pieczarki, wyrzucam sobie pestki dyni, dorzucam troszeczkę oregano i wszystko razem prażę przez taką maksymalnie minutę. Gdy kuskus perłowy mamy już też ostudzony, przerzucam go do miski. I do tego dosypuję od razu już sprażone pestki i oregano. Dolewam tak dosłownie kapkę tego oleju z suszonych pomidorów. No i wszystko dokładnie mieszam. Moja sałatka już jest gotowa, jest przepyszna, posiada w sobie ona wiele struktur, jest coś miękkiego, coś chrupkiego, coś słonego, coś słodkiego właśnie w postaci gruszki, także naprawdę polecam wypróbować. Jeżeli spodobał Ci się mój film, to oczywiście zachęcam do pozostawienia komentarza, będzie mi niezmiernie miło, bo oczywiście to pozwala też na rozwój mojego kanału. Oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie, zostaw dla mnie suba i łapeczkę w górę pod filmem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.